Witam Państwa. Jesteśmy w Białymstoku. Trwa właśnie pikieta Solidarności przed urzędem wojewódzkim. Wojewódzkim, tak? Dobrze mówię? Solidarność, NZZ Solidarność. I pan tu rozdaje takie ulotki. Pokażę pan jakby do Solidarności. O co chodzi? O co chodzi tutaj w procesie? Proszę. Niech pan parę słów może powie o tym proteście. Czemu tu jesteście? To chodzi o strefę budżetową. Na wszystkie budżetówki, żeby było trochę więcej kasy. Aha. To chodzi, zaraz ja panu tak. Nam chodzi szczególnie o podwyżki stref w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego prowadzącego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Odmrożenie wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizacyjnych, ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energetycznego. I tak ogólnie jeszcze tego. Nie wliczenie do minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego. Żeby dodatek stażowy był. Ale poza... czy tu chodzi o jaką branżę? Czy tutaj tu, chodzi o. Ogólnie. Nie, to nie oświadczy. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu rząd miał na myśli całą budżetówkę. Budżetówka? Tak. Budżetówka. No to ci przyjęło teraz jest w temacie oświata, ale nie, tu nie jest oświata, to jest ogólnie. A właśnie jak panowie widzą ten zapowiadany przez ZNP, tak? Związek Nauczycielski Polskiego strajk. Bo moim zdaniem jest to po prostu robota przedwyborcza. Moim zdaniem. Może to nazwać i więcej jak przedwyborcze, prawda? Bo to jest wyciągnięcie na siłę, stawianie jakby może na gardle. Tak, nie mogli tego we wrześniu zrobić. Albo w październiku. Tak. A i teraz straszą tymi, że matur nie będzie może, egzaminy jakieś. Straszą całe społeczeństwo. Moim zdaniem są destabilizacji przed wyborami, bo chcą pokazać, zobaczcie, za ich rządów to jest taki chaos, a jak my będziemy, to my będziemy lepsi, prawda? Tak mi się wydaje. Chociaż ja nie popieram tego rządu, bo to nie są moje, że tak powiem, priorytety. Jest demokracja, jeden może popierać, drugi tak, ale widzę tu tak zwaną niewidzialną rękę rynku. Tak zwaną rękę od Tuska strony, to stamtąd idzie chyba. Dla nauczycieli już dużo zrobił. Zresztą uwaga. I trzeba było to po prostu tylko cierpliwości do końca poczekać, a nie na siłę wszystko od rządu żąda. Znam osobiście osoby w nauczycielstwie, stażystów właśnie, którym po prostu przyszła pani kierowniczka i kazała podpisać. Albo do widzenia. I on mówi, ja nie wiem co robić. I ja mówię, słuchaj, najlepiej to wejść w zwolnienie i zachoruj, bo po co ci ten strajk na siłę, tak? A z drugiej strony... Tak jak zrobiła policja. Prawda? Ale zmusza się ludzi do strajkowania. Ja mam nadzieję, że Solidarność nikogo nie zmusza do strajkowania. Bo co to za, prawda, głosowanie powinno być niejawne. A nie, że przychodzi twój zwierzchnik i każe ci tu podpisać. Prawda? W sprawie nawet budżetowej. To też powinno być trochę więcej. Nie? W jakiejkolwiek sprawie. Później ludzie interesować się. Solidarność dąży do dialogu z rządem. I po prostu, żeby te wszystkie różnice wyrównać. Ja to uważam, że związków zawodowych w ogóle nie powinno być w tak zwanym państwie, które jest godne i normalne. Ale jeżeli państwo, że tak powiem, robi jakieś, ciśnie tego obywatela, tak? I on musi się cały czas domagać, to jest troszeczkę taka patologiczna sytuacja,
niby komuna się w 80-tych latach na Solidarność zgodziła tylko na rok, tak? Bo ten stan wojenny mieliśmy. A teraz jest taka sytuacja przepychanki takiej, prawda? Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ten, który łokciami się potrafi lepiej. No, panowie, na wybory... Z tą komuną to jeszcze jest Na wybory... Zostało nierozliczone od początku i teraz jest wszędzie, gdzieś coś tam jest. Ja, że tak powiem, wyjeżdżam za granicę, bo w Polsce nie mam pracy. Nie ma tu możliwości, nie masz znajomości, to a zwłaszcza w Białymstoku, bo tutaj wszystko mafia Truskolaskiego gdzieś ma za gardło i tak. Albo jesteś od nich, albo od tam. I jeszcze trochę inaczej. No, ja wiem, jak jest. My wiemy, to jest specyficzny grunt Podlasia. To jest specyficzny. Tak, tak. Po prostu jest zbieranie głosów czasami. No tak. No dobra, to myślę, że dla naszych internautów jeszcze powiemy, jaką mamy datę. Czwarty, 40, a nie jego 44, 19 rok, czwarty. No i pozdrawiamy dla telewizorów, mówił Adam Czerzetkowicz oraz panowie związkowcy. O, akurat mi wyłączyło samo, bo związkowcy z regionu.